14 sierpnia wspominamy błogosławionego Feliksa Kawa, prezbitera i męczennika. Felix urodził się 21 lutego 1887 roku w mieście Culilla w prowincji Valencia w południowo-wschodniej Hiszpanii. Od dzieciństwa był bardzo pobożny, uczył się w szkole katolickiej. Wcześniej rozpoznał swoje powołanie do kapłaństwa i seminarium ukończył z bardzo dobrymi wynikami. Następnie Felix został wysłany na dalsze studia na papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie. Tam uzyskał doktorat na wydziałach filozofii, teologii i prawa kanonicznego. Święcenie kapłańskie przyjął w Rzymie w 1910 roku. Rok później Felix powrócił do Walencji. Pracował tam jako wikary w kilku parafiach i równocześnie był wykładowcą w seminarium duchownym. Był nie tylko kapłanem, bardzo dobrze wykształconym, ale także bardzo pobożnym. W parafiach, w których pracował, angażował do współpracy ludzi świeckich, zakładając oddziały akcji katolickiej. W stolicy Walencji Felix założył kilka szkół dla dzieci. Po wybuchu wojny domowej zmuszony został do opuszczenia parafii. Schronił się u swojego brata, również kapłana, a wraz z nimi przebywał jeszcze jeden ich brat. W nocy 13 sierpnia 1936 roku na ich dom napadli milicjanci, a w czasie przeszukania znaleziono go i aresztowano. 14 sierpnia Feliksa wywieziono poza miasto i rozstrzelano. Ksiądz Kawa został beatyfikowany 11 marca 2001 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Felix aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.